poznaj niezwykłą historię życia siostry Izabeli Łuszczkiewicz, brutalnie torturowanej przez komunistów za pomoc polskiemu podziemiu. Niezłomna zakonnica. Książka dr Anny Mandrelli do nabycia w dobrych księgarniach. Szanowni Państwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu kanału Alter Historia, Konfederacji Korony Polskiej, Pobudki Klucz Gliwice, kanału Ryngraf, Ruchu Narodowego, Śląskiej Telewizji, no i we własnym imieniu, czyli pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej, mam ogromny zaszczyt przywitać tutaj panią doktor Annę Mandrelę. Bardzo się cieszymy, że przyjechała do nas ze swoją nową książką, nad którą pracowała 2 lata i kilka miesięcy, którą stworzyła bez żadnych dotacji, także na tej książce nie będzie żadnego micia w paszporcie, bo wszystko to dzięki swojej pracy i dzięki państwa ofiarodawcom. Także dziękujemy pięknie. I pani doktor Anna Mandrela. Pani doktor bada historię ludzi zapomnianych. Od 2 lat właśnie pracowała nad książeczką. Natomiast, jak już wspomniałam, to wszystko dzięki ofiarodawcom. Tych ofiarodawców witamy tutaj również. Jest na przykład pan Jacek Jagiełka. Panie Jacku, możemy... Zapraszamy. 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 Pan Jacek Jagiełka, pozwolą Państwo, że zacytuję słowa bezpieki, które znalazłam na IPN-ie i które traktują o panu Jacku. Spośród ówczesnych członków Komitetu Strajkowego wyróżniał się radykalizmem poglądów i nieustępliwością wobec władz administracyjnych i partii. I dlatego właśnie o panu Jacku nie słyszeliście państwo, o takim pewnym elektryku non-stop. Także to jest pan Jacek Jagiełka, bardzo skromny człowiek. Ja przyjechałem tutaj jeszcze jako przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Lwowa, które na wieść o tej książce to towarzystwo składa podziękowania i te kwiatki dla autorki za to, że zajmuje się sprawami, które są drogie dla Polaków. Bardzo serdecznie dziękuję. Oprócz tego mam tutaj jeszcze 5 książek za darmo o konkursie, który konkurs historyczny, gdzie młodzi ludzie ze szkoły podstawowej, szkół podstawowych i średnich 3 województw dolnośląskiego, opolskiego i górnośląskiego piszą o tym, co wiedzą o Wołyniu. Na podstawie opowieści dziadków, rodziców, na podstawie tego, co gdzieś tam z historii usłyszeli, mówią o swoich odczuciach na ten temat. Także przepraszam, że tu wykorzystuję tą możliwość powiedzenia. W każdym razie zostawiam pani Ani 5 książek dodatkowo, żeby w jej uznaniu dać komuś, kto najlepiej to wykorzysta. Jest to również zachęta do zmobilizowania młodzieży z tych właśnie 2 poziomów szkolnych do wzięcia udziału w 2. konkursie historycznym. Bo to ten konkurs był w zeszłym roku, teraz się kończy następny, 2. konkurs. To ta sprawa, żeby jeszcze wziąć udział, na końcu tej książki jest regulamin, jak można przystąpić do tego konkursu. No i jeszcze jedna sprawa, żeby wszystkich Państwa zapraszać do Bytomia na spotkania Towarzystwa Miłośników Lwowa. Są bardzo ciekawi ludzie zawsze tam i wszystkich tutaj obecnych zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 16:00. Zawsze w czwartki o godzinie 16:00 są tam spotkania. Tutaj pani Lenka raz była i mi się bardzo podobało. Tak. No bo to Lwów, tak? Więc to... Tak, także zapraszam i dziękuję za
przyjęcie. Dziękujemy pięknie, panie Jacku. Dziękujemy pięknie. Żeby w czasie tego muszę, dobrze. Możesz wsiąść. Mhm. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy również pani Irenie Garaś, również, która wsparła tutaj, pomogła w powstaniu tej książeczki. Natomiast ja chciałabym jeszcze korzystając przedstawić państwu pracę pani Irenki. To jest właśnie miesięcznik dla dzieci i młodzieży. Stworzony, to jest pierwszy taki miesięcznik, stworzony właśnie teraz, więc jeżeli ktoś z państwa życzy sobie nabyć taki, to tutaj zapraszamy pani Irenkę. Na pewno chętnie opowie o nim. Pana Bogumiła Szojdę, nie wiem, czy pan jest, i oczywiście pana Filipa Podstawskiego. Również panu bardzo dziękujemy. To ja już może oddam głos Ani, za dużo gadam, więc już teraz pani doktor Anna Mandrela i historia niezłomnej zakonnicy. Zapraszamy. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Tutaj zawsze jest problem, od czego zacząć, ponieważ nie chciałabym zdradzić wszystkich wątków. Będzie jeden wątek taki rzeczywiście, co do którego dopiero na końcu pewne karty zostaną odkryte, więc nie chciałabym tutaj mówić o wszystkim. I nie jest to książka typowo naukowa, chociaż w całości praktycznie większość dialogów, wszystkie fakty są oparte o dokumentach. Jednak żeby przedstawić te wszystkie szczegóły i żeby to nie tylko była książka historyczna, ale też żeby wyraziła tą duchową wartość i ten aspekt, jest to w formie powieści, natomiast druga część to są dokumenty źródłowe, chronologia, listy. Główne hasło przewodnie, tutaj chyba też nie ma pana Damiana Wersera, który chociaż nie wsparł tak finansowo, to wsparł na przykład, to chyba były okolice Rybnika albo Wodzisław Śląski. Tak się zafascynował tą historią, że właśnie takie zrobił banery, które tam na ulicach Rybnika wisiały z prośbą o wsparcie książki i z upamiętnieniem siostry Izabeli. Powiedziała: czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie. W kontekście tego, że kazano jej podpisać sfałszowany protokół przesłuchań, ona powiedziała, że tego nie zrobi. To już po latach, gdy pisała swoją relację, właśnie to powiedziała, więc tutaj ta książka oprócz warstwy historycznej ma właśnie ten motyw przewodni, sumienia. I są tutaj główni bohaterowie, oprócz siostry Izabeli jest też rozwinięty wątek jej oprawców, między innymi Jacka Różańskiego, bądź też Józefa Różańskiego, Jacka Goldberga, tymi różnymi nazwiskami się posługiwał, pochodzenia żydowskiego, oprawcy polskich patriotów, który przesłuchiwał siostrę Izabelę, brutalnie ją torturował. Tutaj jedna osoba już, która kupowała książkę, mówi, że się boi, że żona bardzo chciała, ale że tutaj mogą być brutalne sceny. I rzeczywiście jest trochę takich opisów, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim ta niezłomna postawa siostry Izabeli pokazuje, jak siła ducha, jak wartości zwyciężają pomimo tego całego okropieństwa, które ona przeszła. Tutaj jeszcze raz chciałam podziękować, bo tutaj między innymi wydawnictwo Garda wsparło książkę, Fundacja Intermarium z Krakowa, czy też Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło Chicago z panem Arkadiuszem Cimochem. Wątek Narodowych Sił Zbrojnych tutaj też drugoplanowo się przewija, chociaż nie wiedziałam o tym w kontekście powrotu do kraju Adama Doboszyńskiego. Ale tutaj no, postaram się wszystko państwu przedstawić po kolei. Pani Lena powiedziała, że to były ponad 2 lata. Tak naprawdę ja już planowałam to napisać dużo wcześniej, gdy pisałam jeszcze książkę o Witoldzie Pileckim. W 2018 lub 2019 roku poznałam historię siostry Izabeli, gdy opracowywałam stronę o zbrodniach komunizmu, Red Terror, dla Stowarzyszenia Pokolenie z Katowic. To był taki projekt i wtedy opisując te wydarzenia, w książkach no, były na przykład pół strony, w
książkach dotyczących męszczeństwa Kościoła, prześladowania Kościoła przez komunizm. I z tej pół strony no, zainteresowało mnie to. Dlaczego więcej o niej nie wiemy, dlaczego nie znamy historii takich bohaterów? Więc wtedy jeszcze studiując w Krakowie, moje pierwsze kroki skierowałam do klasztoru sióstr Szarytek, który jest blisko dworca głównego w Krakowie, gdzie siostry zaczęły ze mną rozmawiać. Za pierwszym razem były nieufne, nawet się zapytały, czy nie jestem czasem z Gazety Wyborczej. Gdy już mnie chyba sprawdziły w internecie, to mogłam przyjść ponownie, udostępniły mi trochę dokumentów i między innymi one same też prosiły, żeby to nie była tylko historia siostry Izabeli, ale też historia Adama Doboszyńskiego, ponieważ no, tutaj trzeba zrozumieć te dwa życiorysy, a co ciekawe, nawet album z IPN-u, czy też te historie Adama Doboszyńskiego, wcześniej nieznane, a teraz od jakiegoś czasu trochę już możemy wiedzieć więcej na ten temat. W nich się nie pojawia historia siostry Izabeli, a jest to ważne. A też się też nie pojawia, ponieważ pokazowy proces Adama Doboszyńskiego ostatecznie odbył się bez siostry Izabeli jako świadka. Z tyłu książki też będzie cała chronologia, więc tutaj nie chciałabym tak dokładnie tej chronologii przedstawiać. Natomiast co jest ważne, urodziła się w 1898 roku w bardzo szanowanej krakowskiej rodzinie Łuszczkiewiczów. Wiele osób z jej rodziny było w jakiś sposób związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jej ojciec był prawnikiem. Później przez jakiś czas rodzina też mieszkała w Wieliczce, potem znowu w Krakowie. Edukację odbywała u sióstr Urszulanek w Krakowie. Tutaj jest ze swoim młodszym rodzeństwem. Już właściwie od dziecka, to jest kamienica bardzo ciekawa przy ulicy Świętej Anny w Krakowie, przez jakiś czas rodzina Łuszczkiewiczów mieszkała tam razem z rodziną Doboszyńskich. Kamienica do Doboszyńskich należała i Łuszczkiewiczom przez jakiś czas jedno takie piętro wynajmowali, natomiast dzieci razem się bawiły. Więc to był Adam Doboszyński i jego siostra Jadwiga. Zofia ze swojego rodzeństwa była z kolei najstarsza, więc Adam był trochę od niej młodszy, znała go od dziecka. I potem ich losy się przeplatają. No, jeszcze gdy byli dziećmi, nie wiedzieli, jak to się skończy, czy że po latach trafią do tego samego więzienia, do więzienia Mokotowskiego. No i drodzy Państwo, żeby też powiedzieć, jak to powstawało, dlaczego to tyle trwało, bo niektórzy już się dopominali. Bo chociaż to jest powieść, to nie było tak, że miałam jakieś książki, bo lektur o siostrze Izabeli nie było. Powstał jeden film dokumentalny TVP Historia, ale też taki bardzo krótki, nie było tam wielu wątków. Tak więc była to taka długa podróż, między innymi nawet z moimi rodzicami, których tutaj też chcę powitać i im podziękować. Byliśmy w Zebrzydowicach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie obok Kalwarii Zebrzydowskiej w Zebrzydowicach, to potem pokażemy też ten dom zakonny, gdzie siostra Izabela była. I tutaj brakowało mi tego wątku, żeby porozmawiać z kimś z rodziny Adama Doboszyńskiego, żeby też odwiedzić kamienicę, w której siostra Izabela się wychowała. Pozostała relacja siostry Adama Doboszyńskiego, Jadwigi, którą spisała po latach z tego, jak to wyglądało w więzieniu Mokotowskim, i również relacja jej syna, który mając kilkanaście lat został pozbawiony matki i wujka. Musiał się wychowywać z dziadkami, jego wtedy ojciec i brat po wojnie zamieszkali w Szkocji, więc to też był dla niego bardzo trudny czas. Ta książka praktycznie jest nie do kupienia, więc znalazłam jakiś egzemplarz w bibliotece po długich poszukiwaniach i była tam informacja, pan Krzysztof Malkiewicz, siostrzeniec Adama Doboszyńskiego, już po latach trafił do Stanów Zjednoczonych, tam był szanowanym, jeśli chodzi o operatorstwo, pisał też książki, wykładał na uczelniach, był operatorem w wielu filmach i w tej książce było napisane, że po latach wrócił do Krakowa
Krakowa do tej samej kamienicy na ulicy Świętej Anny. Więc miałam jego imię, nazwisko, wiedziałam, że to jest ta kamienica, miałam numer, nie miałam numeru mieszkania, nie miałam żadnego innego kontaktu i mówię, no zaryzykuję, napiszę list. Napisałam list, dostawiłam swój adres mailowy, telefon i za kilka dni miałam odpowiedź od niego i zaprosił mnie do Krakowa, do tej właśnie kamienicy, gdzie się też okazało, że właśnie tam jest taka winda, że on mi mówi, że mam wjechać na trzecie piętro, a tam były tylko dwa i tym trzecim po prostu on dopiero tam miał taki kluczyk, że dopiero mnie wciągnął, więc bardzo to było ciekawe. Też zdjęcie z tej kamienicy jest tutaj w książce, więc mogłam zobaczyć, jak to wyglądało, jak wyglądało w to miejsce, w którym oni się wychowywali. Dalej jest bardzo, bardzo klimatyczne. I wtedy przeprowadziłam również z panem Krzysztofem wywiad, który jest o tyle niezwykły, że pan Krzysztof Malkiewicz to jest jedyna osoba wciąż jeszcze żyjąca, która była obserwatorem zarówno na pokazowym procesie Adama Doboszyńskiego, który zupełnie niewinnie został osądzony i skazany na śmierć, jak i potem w latach 90. on wykonywał zdjęcia i był na procesie Adama Humera, oprawcy swojego wujka. I to wszystko udokumentował. I też wiem, no, z tej rozmowy i z samego faktu, gdy otrzymał też książkę do sprawdzenia, no to wiem, że pewnie to było dla niego bardzo też ciężkie, żeby znowu wrócić do tych doświadczeń. Nawet tutaj jest w książce taka scena już w więzieniu mokotowskim, że właśnie jeden z tych oprawców, Adam Humer, kazał iść do Boszyńskiemu do celi po przesłuchaniu na czworaka. No i pan Krzysztof mi zwrócił uwagę, że to chyba nie jest prawda, że nie mamy na to żadnych dowodów. Natomiast ja takie dowody zebrałam, no więc musiałam mu napisać, że to jednak była prawda. No więc też jakby trochę to takie przykre wracanie do tych wspomnień, ale no ważne, żeby ta historia była w końcu opisana. Tutaj, jak widzicie, zdjęcie Zofii Łuszczkiewicz z młodości, z tym pięknym warkoczem ze szkoły sióstr Urszulanek i później po ukończeniu liceum ona rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. To był Wydział Filozofii, ale nie studiowała filozofii, tylko na Wydziale Filozofii. Można wtedy też było studiować chemię i botanikę. Tam studiowała i w 1922 roku uzyskała absolutorium na Uniwersytecie Jagiellońskim. W międzyczasie też szkoliła się jako pielęgniarka, odbywała różne kursy. Podczas tych kursów poznała, jeszcze nikt wtedy nie myślał, że ona pójdzie do zakonu, piękna kobieta, poznała takiego kandydata swojego na męża, doktora Kaliniewicza, znanego doktora, radziła się ojca, co ma zrobić, czy przyjąć te zaręczyny. Właściwie nie było żadnych przeciwwskazań ku temu. No ale nagle jednak do ślubu nie doszło. Zofia Łuszczkiewicz postanowiła wstąpić do zakonu. Co się stało z jej niedoszłym mężem, z tym, który się starał o jej rękę, z doktorem Kaliniewiczem? On miał rodzinę w okolicach Wołynia, tutaj a propos książki Wołyń, i gdy pojechał tą rodzinę odwiedzić, został przez UPA zamordowany. Więc tutaj też ten wątek jest w książce opisany. No i tutaj też takie pytanie, czy gdyby Zofia Łuszczkiewicz jednak nie poszła do zakonu, tylko się zdecydowała na to małżeństwo, czy też by wtedy razem z nim tam nie pojechała i też tam nie zginęła. Więc tutaj też mamy w tej książce wszystkie wątki z tamtych czasów. Rozpoczęła swój nowicjat, pojechała do Lwowa. Tam była bardzo szczęśliwa, zachowała się też jej korespondencja z nowicjatu, z opinii, jakie siostry miały na jej temat. Siostry zgromadzenia Wincentego a Paulo, siostry Szarytki, prowadziły szpitale i ona jeździła na różne kursy, żeby się doszkalać. Prowadziła później już szkołę pielęgniarską we Lwowie. Tutaj właśnie z tego okresu są jej zdjęcia i doszkalała się. Zarówno w Paryżu, jeździła do Stanów Zjednoczonych. Znała w tamtym czasie, no, przed II wojną światową, kilka języków biegle. Polski, niemiecki, francuski, angielski, łacinę. Wyrobiła sobie prawo jazdy na samochody osobowe i ciężarowe. No, ktoś by mógł powiedzieć, że
Kościół jest jakoś tam gorzej traktował kobiety, że nic nie mogły robić, a tutaj widzimy podróże, prawo jazdy, uprawnienia do wyświetlania filmów, interesowała się fotografią, wszechstronny po prostu człowiek, wykształcona, wszędzie jej było pełno, grała na fizharmonii, muzycznie również wykształcona, pięknie śpiewała. Tutaj właśnie te pielęgniarki, które szkoliła, wszystkie ją bardzo chwaliły. Co chwilę się starała jakieś nowe umiejętności zdobywać, łącznie właśnie tutaj te uprawnienia. Zastanawiała właśnie nad tymi nowymi różnymi technikami, żeby pacjentom w szpitalach już filmy wyświetlać i tak dalej. Więc z wszystkimi nowinkami była na bieżąco. I właśnie gdy była na jednym z takich szkoleń w Stanach Zjednoczonych, to już był 39 rok, z kilkoma siostrami, dowiedziała się, że być może wkrótce wybuchnie II wojna światowa. Właściwie mogła tam zostać, jakoś starać się o to, żeby nie wrócić już do Polski, ale na tą wieść, że siostra wybuchnie, ona czym prędzej chciała do Polski wrócić. Wróciła do Polski, jeszcze się zachował taki list, że ona tak szybko wróciła, to był właściwie już lipiec albo sierpień 39 roku, że tak się wszyscy martwią, a właściwie to nic się nie dzieje. No ale potem się już zaczęło dziać. Musiała, już od początku II wojny światowej, jako zaangażowana w działalność polskiego podziemia, gdy później Sowieci wkroczyli do Lwowa, musiała wyjechać pod przybranym nazwiskiem, w świeckim stroju, opuściła Lwów. No później właściwie cały ten zakon sióstr Szarytek został przejęty przez Sowietów, przestał funkcjonować. Ona dotarła wraz ze swoją rodziną do Krakowa, tam też różne były losy jej rodziny, bo część rodziny została do Kazachstanu wywieziona, potem jakoś też chyba udało im się wrócić, więc tutaj te rodziny bliższej i dalszej rodziny są też ciekawe. Trafiła do Krakowa, potem właściwie całą II wojnę światową spędziła w tym niepozornym domu zakonnym w Zebrzydowicach. Tam właśnie też byliśmy i tak jak wtedy podczas II wojny światowej, tak teraz bardzo niepozornie ten dom zakonny wygląda. Jest w takiej bocznej uliczce, obok jest las. Dzisiaj jest tam taki mały szlak spacerowy poświęcony siostrze Izabeli, tablica, ale właściwie mało się o tym mówi. Jedna grupa harcerska z tamtego rejonu również ma imię siostry Izabeli. Kilka sióstr tam, kilka albo kilkanaście tam mieszka spokojnie sobie żyją. Na parterze jest kaplica, taka jeszcze, w której wtedy siostra Izabela do mszy przygrywała, więc praktycznie cały ten teren jest taki jak był, tak teraz jest. W pobliżu jest las, w którym w czasie II wojny światowej stacjonowały oddziały Armii Krajowej dowodzone przez generała Olbrychta, pseudonim Olze. I to też jest właściwie jeden z takich generałów, który już później zaczął właściwie współpracować z komunistami po II wojnie światowej, więc też ona nie miała w nim później oparcia. Później w protokołach przesłuchań się ten generał Olza przejawia, no ale wtedy razem współpracowali. Siostra Izabela z jednej strony miała tam nielegalną radiostację, przechowywała broń, pomagała również w ukrywaniu Żydów, więc mamy relacje kilku Żydów, które ona tam ukryła w tym domu zakonnym. No niestety właśnie generał Olza później w 1945 roku wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i rozpoczął walkę z żołnierzami podziemia antykomunistycznego. Więc tutaj takie różne koleje losu. Takie różne były sytuacje ciekawe, które też w książce opisuję, ponieważ siostra Izabela bardzo dobrze znała niemiecki, więc gdy Niemcy przychodzili, to ona z nimi rozmawiała. Była bardzo odważna. Na przykład, gdy jechała
coś załatwić w Krakowie i nie było miejsca w tym w tramwaju, w wagonie dla Polaków, a było dużo miejsca w wagonie dla Niemców, no to ona wsiadała do tego wagonu dla Niemców. No i gdy właśnie Niemcy jej tam mówili, że czemu tutaj jedzie i zaczynali jej grozić, to ona płynnie z nimi zaczęła po niemiecku rozmawiać, jakoś ich rozśmieszać i nic nigdy jej się nie stało. Również przez ten swój dobry niemiecki dla zgromadzenia potrafiła załatwić czy to jakieś jedzenie, czy węgiel nawet od Niemców i nikt się długo nie spodziewał, że coś tam się dzieje. I pewnego dnia, gdy również jej nie było w zgromadzeniu, gdy była w Krakowie, Niemcy przyszli z wizytą. Jej siostrzenica Anna Hubiszta wystraszyła się, zaczęła uciekać, wyskoczyła z okna, zaczęła uciekać z radiostacją. No i wtedy Niemcy aresztowali i siostrzenicę siostry Izabeli i kilka jeszcze osób, ale potem udało się jakoś wszystkich odbić, a siostra Izabela już się dowiedziała, że ma tam nie wracać i pojechała do Krakowa. Resztę II wojny światowej spędziła w Krakowie, gdzie też czasami musiała po prostu być w świeckim stroju. Później, z tego okresu nie mam zdjęć, ale po II wojnie światowej została skierowana do Rzeszowa, gdzie pracowała w szpitalu w Rzeszowie i tam przyłączyła się do tworzącej się organizacji Wolność i Niezawisłość. Podobno na początku nie wiedziała, że taka jest w ogóle nazwa organizacji. Również przechowywała prasę podziemną. No tutaj trzeba by było dużo mówić, ale mam nadzieję, że Państwo są świadomi tamtych realiów. Między innymi pomogła uciec więźniowi politycznemu. Tak jak wiemy, wielu polskich patriotów, którzy walczyli podczas wojny z Niemcami, zaraz po wojnie zostali aresztowani. I jeden z takich więźniów leczył się w tym szpitalu, ona pomogła mu uciec. I potem się pojawi jeszcze jedna kwestia, dopiero później, podczas jej rozprawy, to wyjdzie na jaw, z którą siostra Izabela naprawdę nie miała nic wspólnego. Tutaj nawet chodzi o zamordowanie Ludwika Bojanowskiego, funkcjonariusza UB, który był bardzo wrogo nastawiony do podziemia antykomunistycznego. Przez niego wiele osób trafiało do więzienia. Właśnie wrzucał ich do takich ciemnych piwnic po kolana w wodzie, więc gdy tak zwana straż, to była właśnie taka część organizacji Wolność i Niezawisłość, która miała za zadanie likwidowanie tych najbardziej niebezpiecznych funkcjonariuszy, bo trzeba powiedzieć, że tam dla nich się ta wojna nie skończyła, że oni czasami stawali po prostu przed wyborem albo dać wyrok śmierci i zlikwidować tych funkcjonariuszy, którzy są dla podziemia najbardziej szkodliwi, albo liczyć się z tym, że kilkadziesiąt osób nawet zostanie aresztowanych, skazanych na śmierć. Więc taki był dylemat w przypadku Bojanowskiego. I Kazimierz Dziekoński stał na czele tej straży Wolność i Niezawisłość. On zamordował Bojanowskiego. Siostra Izabela wtedy była w tym szpitalu, ale była w swoim pokoju, odpoczywała po nocnej zmianie. Natomiast później, dopiero długo później w śledztwie ten wątek się pojawi i siostrze Izabeli zostanie postawiony zarzut, jakoby ona wzięła udział w morderstwie, co absolutnie nie było prawdą. Główny powód jednak, dla którego została aresztowana wtedy jeszcze bezpieka o tej sprawie Bojanowskiego, że ona w ogóle miałaby jakoś być zaangażowana, nie wiedziała, bo też trzeba dodać, że w rzeszowskim szpitalu siostra Izabela była pod fałszywym nazwiskiem, ponieważ już wtedy jej przełożona wiedziała, że ona współpracuje ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość i wszystkim nawet siostrom zakonnym powiedziała, że mają się do niej inaczej zwracać. Zostałaby aresztowana w tym samym czasie, kiedy została aresztowana Jadwiga Doboszyńska, siostra Doboszyńskiego, czyli w roku 1947. Została aresztowana ostatecznie rok wcześniej. Dlaczego tak? Rok później, nie wcześniej, przepraszam. Ponieważ pojechała na uroczystości kanonizacyjne Katarzyny Labouré. Więc Adam Doboszyński został aresztowany w lipcu 1947 roku. Później została aresztowana jego siostra też w 1947 roku, a siostra Izabela rok później. To było też dla niej na pewno bardzo ważne
wydarzenie, wzięła udział w kanonizacji Katarzyny Labore, najbardziej znanej świętej z jej zgromadzenia, znanej z objawień cudownego medalika. Tutaj taki mam też dokument, ponieważ ja dokładnie przeglądałam akta dotyczące siostry Izabeli i też między innymi tutaj znalazło się takie francuskie wydanie gazetki z domu sióstr Szarytek. Tutaj też to pokazuje, że biegle znała francuski. Ona wtedy pojechała i do Paryża, i do Rzymu. To był taki właśnie jej ostatni wyjazd zagraniczny przed aresztowaniem. Została aresztowana znienacka. Na moim kanale na YouTube też zachęcam Państwa do subskrypcji na kanale Ryngraf TV. Można zobaczyć, jak to wyglądało, jej aresztowanie. Arkadiusz Olszewski zrobił bardzo piękną animację, która to wszystko pokazuje. I to był taki podstęp. To było koniec sierpnia 1948 roku. Ona wtedy była w klasztorze znowu w Zebrzydowicach. Zajmowała się między innymi ochronką dla dzieci i powiedziano jej, że ma pojechać do Wadowic po przydział ubrań dla dzieci z tej ochronki. Udała się sama i na pustej uliczce podjechał nagle samochód, dwóch funkcjonariuszy UB zabrało ją tym samochodem po prostu i wywieziono. Myślała, że nie wiedziała właściwie dokąd się uda, trafiła najpierw do więzienia w Krakowie. Mamy dane z kroniki i zgromadzenia, pod tą datą po prostu zostało napisane, że tego dnia wyjechała z Zebrzydowic siostra Izabela i odtąd słuch o niej zaginął. Siostry w żaden sposób przez długie miesiące nie mogły się dowiedzieć, co się z nią dzieje. I tutaj od tego wątku, ponieważ to jest powieść, więc inaczej tutaj się wszystko dzieje niż to, co ja wam opowiadam, jest rozmowa jej matki i cioci o tym, co się z nią stało, jak i reakcja sióstr na to, że ona nagle zaginęła, nie wiadomo, co się z nią dzieje. A tak naprawdę po dwóch lub trzech dniach spędzonych w Krakowie siostra Izabela trafiła do więzienia mokotowskiego. Tam już od roku przebywali jej sąsiedzi z dzieciństwa, czyli Adam Doboszyński i Jadwiga Malkiewicz z domu Doboszyńska, jego siostra. I dlaczego tak naprawdę siostra Izabela została aresztowana? Zostały aresztowane prawie wszystkie osoby związane z Adamem Doboszyńskim. Chociaż Adam Doboszyński nie rozpoczął żadnych działań, które mogłyby mu postawić jakieś zarzuty. Większość II wojny światowej spędził w Wielkiej Brytanii, tam publikował w różnych czasopismach. Do Polski po wojnie wrócił pod fałszywym nazwiskiem, udawał, że jest profesorem Więckiem. Zaraz gdy wrócił, skontaktował się ze swoją siostrą, ona również skontaktowała go z siostrą Izabelą. Poprosił, czy mógłby, ponieważ w tym zgromadzeniu zakonnym w Zebrzydowicach przyjmowano również pielgrzymów, czy mógłby tam się na jakiś czas zatrzymać. Dostał zgodę, za swój pobyt wiemy, że płacił, że tam spędził również Wielkanoc. Odwiedził go tam właśnie też jego siostrzeniec Krzysztof i tutaj mam relację z pierwszej ręki ze świadka tych wydarzeń. Tam siostra Izabela pomagała mu w przepisaniu i zredagowaniu jego broszury Prawda o generale Sikorskim. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ Adam Doboszyński miał Sikorskiemu wiele do zarzucenia. Twierdził, że on sprzedał interesy polskie. W tej broszurze wszystko wyjaśniał. Spędził tam około miesiąc, po czym rozpoczął spotkania i naprawdę nie zaczął jeszcze żadnej podziemnej działalności, nie założył żadnej organizacji, nie tworzył żadnej podziemnej prasy, spotykał się z różnymi ludźmi, żeby po prostu zobaczyć, jaka jest sytuacja w Polsce z różnymi grupami narodowców, z różnymi działaczami i w
pewnym momencie z Poznania zostaje Adam Dobuszyński aresztowany. Tutaj też ciekawe są jego spotkania, między innymi z księdzem Piwowarczykiem, różne ciekawe rozmowy dotyczące między innymi Bolesława Piaseckiego, co do którego Dobuszyński miał bardzo negatywny stosunek. Twierdził, że jego środowisko jest w dużej mierze przez służby opanowane, że to jest niebezpieczne środowisko. Jednak i tak bezpieka trafiła na jego trop i został aresztowany. I można zapytać, dlaczego? No otóż wtedy wszystkie takie osoby w takich poglądach, właściwie już to był pretekst do ich aresztowania. I tutaj też nawet pisze, że gdy on jadąc do Polski w Monachium spotkał żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej, to go ostrzegali, że ma nie jechać, bo grozi mu aresztowanie. Krzysztof Malkiewicz, jego siostrzeniec, powiedział, że trochę był naiwny Adam Dobuszyński, że myślał, że jak sobie zapuści wąsa i zmieni nazwisko, to już go nikt nie pozna, no a wcale to tak nie działało. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że takim ludziom jak Humer czy Różański, którzy przed II wojną światową już działali w różnych komunistycznych organizacjach, no to już wcześniej Dobuszyński jako taki znany autor, pisarz, działacz narodowy był znany. Więc już były tutaj te porachunki przedwojenne, o czym też wspominał, więc dla nich to było bardzo ważne, żeby takich ludzi wyeliminować, żeby oni nie mieli wpływu na tą powojenną Polskę, żeby te elity zniszczyć, zastąpić je swoimi. Dobuszyński opracowywał plan, jak mogłaby działać polska gospodarka. Było to również związane z encyklikami. Chciał taki zrobić katolicki plan dla gospodarki, nazwał to gospodarką narodową. Ani się nie zgadzał tak naprawdę ze skrajnym socjalizmem, ani ze skrajnym kapitalizmem. Twierdził, że nie ma sensu używać takich pojęć jak socjalizm, kapitalizm, tylko patrzeć na to, czy gospodarka jest narodowa, czy sprzyja Polakom, czy sprzyja polskim rodzinom, małym przedsiębiorcom, czy też służy innym, obcym interesom. I na to powinniśmy patrzeć i takie pytanie zadawać. Bardzo dużo z tych jego koncepcji dzisiaj mogłoby działać. Natomiast w dużej mierze, jeśli my popatrzymy, jak to wyglądało po wojnie, no to tacy ludzie doszli do władzy, o których właściwie się mało mówi, bo z jednej strony mieliśmy Bieruta, ale tak naprawdę to dużą rolę odgrywali tacy ludzie jak Jakub Berman i inni. I tutaj w dużej mierze właśnie te kręgi żydowskie miały duży wpływ na to, jak będzie wyglądać państwo, jak będzie wyglądać gospodarka. I między innymi Jakub Berman to był ten człowiek, który zatwierdzał plany dotyczące prześladowań Kościoła. Więc tutaj wszystko wpisywało się w jedną całość. Proces Adama Dobuszyńskiego był bardzo długo przygotowywany. Większość świadków na tym procesie to byli ludzie już wcześniej aresztowani, torturowani po to, żeby przedstawić fałszywe świadectwa wobec niego, żeby mu zarzucić, że podczas wojny współpracował z Niemcami, że jest szpiegiem niemieckim, że jest również szpiegiem Watykanu. Między innymi zmuszono siłą księdza Piwowarczyka, żeby na tym pokazowym procesie Dobuszyńskiego się pojawił, żeby zeznawał, nie mając co zeznawać, to po prostu jedyny wątek to było, że czytał książkę Dobuszyńskiego i że Dobuszyński nie do końca wtedy przed wojną wziął jego uwagi i je w tej książce wprowadził. Takie nawet błahe argumenty, że rzekomo Dobuszyński źle zrozumiał świętego Tomasza z Akwinu, tak jakby dla komunistów miało to jakiekolwiek znaczenie, więc widzimy, jakie to było perfidne. No i tutaj siostra Izabela miała być, tutaj widzimy właśnie Józefa Różańskiego Goldberga, który śledztwo prowadził, opracowywał te plany również w animacji Arkadiusza Olszewskiego. Tutaj między innymi plan śledztwa. Jeszcze tutaj jest o tym Kazimierzu Dziekońskim, bo ten temat później jeszcze znowu wyszedł. Na razie tylko był taki plan, że siostra Izabela byłaby bardzo dobrze, by się
wpasowywała zarówno w ten plan walki z Kościołem, jak i właśnie w ten plan tutaj tych świadków do pokazowego procesu Adama Dobożyńskiego. Gdy już doszło do procesu, to ilość prasy wymierzonej przeciwko niemu była ogromna. Gazety po prostu oczerniały go. Ukazał się potem stenogram z tego procesu, w którym już na wstępie pisano, że to nie jest tylko proces jednego człowieka Dobożyńskiego, tylko to jest proces całej warstwy społecznej, którą należy wyeliminować, że już Polska nie ma iść w takim kierunku. No i wszystkich tych ludzi określano ogólnie jako faszystami. To czasami dzisiaj w mediach się pojawia, że jak ktoś nie pasuje, to jest po prostu faszystą. Więc tutaj mamy między innymi plan śledztwa. Siostra Izabela już właściwie bardzo szybko po tym, jak dostała się do więzienia Mokotowskiego, dostała fałszywy protokół przesłuchań, w którym miała świadczyć przeciwko Adamowi Dobożyńskiemu, ale również świadczyć, że on jej się przyznał, że jest płatnym szpiegiem Watykanu. Mogę potem przeczytać, bo mam tutaj całą taką relację, którą mogę zacytować. Ona powiedziała, że tego nie podpisze. I wtedy zaczęło się śledztwo bardzo brutalne. Te tortury ja tutaj opisuję, między innymi stójki, co polegało na tym, że kazano jej stać bez przerwy przez 14 dni i nocy. Nawet gdy jadła, musiała stać, to było zimą, musiała stać tylko w koszuli nocnej na bosaka przy otwartym oknie. Jeśli się chociaż trochę poruszyła, polewano ją konewkami zimnej wody. Tutaj też to dokładnie opisuję. W tej relacji, którą później sporządziła, napisała, że po 14 dniach i nocach takiego stania, już będąc całkiem spuchnięta, obudziła się w szpitalu. I te warunki w szpitalu ja też opisuję i na pewno napisała, że to jest urągające nazwie szpitala, te szpitale więzienne, a ona sama, jak wiemy, wcześniej szpitale prowadziła, więc to na pewno też było dla niej bardzo, bardzo straszne. Tutaj jeszcze właśnie te sceny stójek. Podobno, bo tutaj też mamy relację, była zamknięta w jednym z takich karcerów w więzieniu Mokotowskim, który nazywano szafą, gdzie też się po prostu przez długi czas stało w zamknięciu. Nie można było wyjść do toalety, więc po prostu trzeba było się załatwiać pod siebie. Też to nie było czyszczone po wcześniejszych więźniach i to jest najprawdopodobniej to pomieszczenie, gdzie przy otwartym oknie przez 14 dni i nocy musiała stać. Ja może teraz przeczytam jej relację, bo to będzie najlepsze, żeby dać jej głos. I tak jak mówię, oprócz tej powieści, później mamy tutaj jej relację. Jeszcze chciałabym dodać, ona bardzo długo nie mogła pisać listów, dopiero później, ale też w trakcie pisania książki odezwała się do mnie rodzina, dokładnie pan Paweł Hertel z rodziny siostry Izabeli. Odwiedziłam go też w Warszawie i stąd pozyskałam listy, które siostra Izabela pisała zarówno z więzienia Mokotowskiego, jak i z Fordonu, bo jeszcze była w Inowrocławiu, ale tam był zakaz korespondencji, chociaż już z późniejszego okresu kilka listów mogła napisać i te listy w zgromadzeniu sióstr Szarytek też są, ale jakoś u rodziny się te mało jest korespondencji z tamtego czasu, tam były też bardzo straszne warunki i mogłam całą tą dokumentację zrobić, tak więc też cieszę się, ponieważ książka przed wydaniem została sprawdzona zarówno przez rodzinę, jak i przez siostry ze zgromadzenia zakonnego, jak i przez Krzysztofa Malkiewicza z rodziny Adama Dobożyńskiego, więc wszystkie strony zainteresowane mogły swoje uwagi wprowadzić, jak i od strony historycznej pan Leszek Żebrowski, który swoją pozytywną opinię na tyle okładki, która jest, napisał. Więc tutaj oddajmy głos siostrze Izabeli. Zostałam aresztowana w Wadowicach dnia 27 sierpnia 1948 roku przez UB, ponieważ obawiano się aresztować mnie w wiejskim domu naszego zgromadzenia w Zebrzydowicach koło Kalwarii, by nie zadrażnić opinii miejscowej ludności bardzo do sióstr przywiązanej.
Zwabiono mnie do Wadowic, rzekomo po przydział sukienek dla naszych dzieci z przedszkola. W Wadowicach rano na pustej uliczce dwóch oficerów UB zabrało mnie do auta i powieziono do Krakowa, a stamtąd do Warszawy, do więzienia Mokotowskiego i odtąd słuch o mnie zaginął. Dopiero po kilku miesiącach dowiedziano się w zgromadzeniu oraz w rodzinie mojej po długich i uciążliwych poszukiwaniach, że przebywam w więzieniu. Pierwsze odwiedziny w więzieniu otrzymałam dopiero po blisko 2 latach siedzenia. W ciągu tych długich miesięcy, prawie 2 lat, przeszłam okropne śledztwo i przebywałam w okropnych warunkach higienicznych, na betonie i sienniku, można powiedzieć o głodzie, bo odżywianie było bardzo nędzne, a śledztwo po parę godzin kilka razy w ciągu 24 godzin. Zaraz w drugim tygodniu po aresztowaniu oficer śledczy, znany z brutalności na Mokotowie, dał mi do podpisania gotowy protokół, że ja zeznaję, iż Doboszyński Adam powiedział mi, jakoby jego świątobliwość Ojciec Święty przysłał go do Polski, do księdza kardynała Sapiechy oraz do ojców redemptorystów z nakazaniem utworzenia siatki szpiegowskiej na korzyść Niemców. Dla wyjaśnienia podaję, że Doboszyński Adam, z którym jak również z całą jego rodziną łączyły moją rodzinę i mnie zażyłe stosunki, po przyjeździe nielegalnie do Polski odpoczywał i leczył się w domu zgromadzenia naszego przez przeciąg 4 tygodni. Podsuniętego protokołu nie tylko nie podpisałam, ale zaznaczyłam, że gdyby mój podpis sfałszowano, to i tak na rozprawie głośno krzyczałabym, że takiego kłamstwa nigdy nie zeznałam i nie zeznam. Gdy oficer śledczy zapewniał mnie, że powinnam podpisać, bo Doboszyński zeznał to już, zażądałam konfrontacji, za które to żądanie zapłaciłam wybiciem 3 zębów. Nazajutrz znów wezwał mnie ten sam oficer śledczy i już bardzo grzecznie namawiał mnie do złożenia tego podpisu, a w zamian za to obiecywał natychmiastowe wypuszczenie mnie na wolność oraz zapewniał mnie, że tak zgromadzenie, jak i rodzina będą opływać we wszystko. Oczywiście kategorycznie odmówiłam, gdyż czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie. Wtedy to zaczęło się potworne śledztwo, kierowane osobiście przez Różańskiego, wówczas szefa Departamentu Śledczego na całą Polskę, który za tym podobne łamanie praworządności w niezliczonej ilości spraw jest obecnie aresztowany. Oprócz bicia, przysiadów w liczbie do 2000 naraz, miałam jeszcze tak zwane stójki. Polegały one na tym, że w czasie zimowych dni i mroźnych stałam boso na betonie, tylko w koszuli, tyłem do okna, tuż pod oknem, z którego wyjmowano szyby. Na domiar wszystkiego w nocy zlewano mnie konewkami zimnej wody. Po 14 dniach i nocach takiego stania, bo nawet do podawanego mi jedzenia nie pozwalano mi usiąść, będąc już cała spuchnięta, straciłam przytomność i ocknęłam się w szpitalu więziennym. W tym szpitalu, urągającym nazwie szpitala, przyszłam jednak Bogu dzięki do siebie, by zacząć znów śledztwo. Po blisko 2 latach zawołano mnie na sprawę do drugiej celi więziennej w składzie sędzia wojskowy i 2 poborowych żołnierzy jako ławników oraz adwokata. Rozprawa, względnie fikcja rozprawy, zakończyła się za pierwszym razem wyrokiem 15 lat więzienia, a po pół roku, po sprzeciwie prokuratora, nastąpiła ponowna taka sama rozprawa, na której otrzymałam wyrok śmierci. Tutaj właśnie jest napisane. I potem, jak otrzymała wyrok śmierci, zawezwał mnie oficer śledczy i zapytał, czy teraz może podpiszę ten protokół o szpiegostwo na rzecz Watykanu, Ojca Świętego oraz ojców redemptorystów. Gdy odmówiłam, zapewnił mnie, że zgniję w więzieniu. Czekając na wykonanie wyroku, przez 3 miesiące byłam ustawicznie wołana wieczorami celem zdeprymowania mnie, iż idę niby na wykonanie wyroku. Z początku ciężko to przechodziłam, ale wreszcie przyzwyczaiłam się do tego, starałam się być przygotowana na śmierć. Więc tutaj rzeczywiście mamy ten opis, ona była wyprowadzana z celi na rzekome wykonanie wyroku śmierci, potem znowu do celi ją przyprowadzano. Dodajmy, że na rozprawę nie dopuszczono do głosu państwa, tutaj mam ich relację też zawartą w książce zaraz później, czyli Franciszka i Wiktor Haas. To jest małżeństwo żydowskie, które siostra Izabela ukrywała
w Zebrzydowicach podczas II wojny światowej i oni akurat starali się jej pomóc. Tutaj też jest w książce taka scena, nie wiem czy bezpośrednio rzeczywiście poszli rozmawiać z Różańskim, ale taką scenę przedstawiam, gdyż jest to prawdopodobne. Chcieli zeznawać również na rozprawie i sąd nie dopuścił ich do głosu. To też jest bardzo ciekawie w tej animacji pokazane. Zanim przeczytam może końcówkę, to tutaj listy. Czyli też w książce umieszczam jej listy z więzienia. Te listy też trzeba czytać w kontekście. Mamy kilka list z Mokotowa dopiero pisanych później, bo na początku w ogóle nie mogła pisać listów i te listy musiały być krótkie, więc kogoś, kto nie zna kontekstu, może to zdziwić, że ona prosi o sweter lub o jakieś rzeczy, ale w tych ciężkich warunkach ona przez długi czas, tak jak była, została aresztowana i ona nie miała bardzo długo nic ciepłego. I dopiero potem, po długim już czasie przebywaniu w więzieniu, może poprosić o coś ciepłego, więc też trzeba te listy czytać w tym kontekście, że ona jeśli prosi o jedzenie, to w tych więzieniach taka standardowa porcja żywieniowa, można to porównać w tym, co znają Państwo z opisów zwykłej porcji dnia w obozie Auschwitz. Więc tylko jeśli więźniowie dostawali dodatkowe paczki, mieli szansę na jakieś sensowne jedzenie. Na szczęście więźniarki zwykle tym jedzeniem z paczek się dzieliły, ale wystarczyło małe przewinienie. Czyli natomiast na przykład co było popularne, to komunikowanie się za pomocą alfabetu Morsa z więźniarkami, z więźniami z innych cel. No i wystarczyło, że to zostało odkryte i na przykład z tego powodu można było mieć zakaz otrzymywania paczek przez miesiąc. Więc tutaj też te listy jej, ona po ogłoszeniu, najpierw był ten rzekomy wyrok śmierci, potem to jest zmieniono na dożywocie. Została przewieziona do więzienia w Fordonie, następnie na jakiś czas, ponad rok tam spędziła do Inowrocławia. Dlaczego do Inowrocławia? Do Inowrocławia trafiały te więźniarki, których nie dało się urobić, które mimo już tak wieloletniego stażu w więzieniu nie chciały przejąć komunistycznej ideologii. Tam również Jadwiga Malkiewicz trafiła, tam trafiło bardzo wiele dobrych kobiet i na początku takie było zarządzenie, że te wszystkie więźniarki, których przez to wszystko, co się działo do tej pory, nie dało się ideowo złamać, mają trafić na długi okres do izolatki, do pojedynczej celi. Ktoś by mógł pomyśleć, że to nie jest nic strasznego, ale o ile jeszcze w więzieniu mokotowskim, mimo wszystkich brutalności, te więźniarki były razem, jakoś sobie radziły, jakoś się pocieszały, tak tutaj całkowita pojedynka, zakaz spacerów, zakaz komunikowania się, zakaz otrzymywania korespondencji. Jedyny kontakt ze strażniczką, która też była nastawiana brutalnie i albo ograniczała korespondencję, albo w jakiś sposób się znęcała. Dopiero po tym, jak wśród tej grupy więźniarek były dwa przypadki samobójstwa, zrezygnowano z tej izolacji i przydzielono już więźniarki do kilkuosobowych cel, ale jak to wyglądało, jeśli tylko strażnicy więzienia w Inowrocławiu zobaczyli, że te więźniarki w tych wspólnych celach zaprzyjaźniają się, no to od razu to zmieniali, żeby tak dobierać te cele, żeby było w nich jak najwięcej sytuacji konfliktowych, jak najmniej przyjaźni. I to też taka była ciekawa metoda po takim bardzo długim okresie izolacji, gdzie ani żadnej lektury, ani żadnych listów, żadnego kontaktu, żadnych rozmów, żadnych spacerów, no już pozwolono im na krótki spacer i dawano im książki i gazety. No ale jakie? Wszystkie książki i gazety dotyczące marksistowskiej propagandy, chcąc je w ten sposób urobić, przerobić na ten komunistyczny system, nawet jakieś takie spotkania organizowano, ale co ciekawe, mimo tego wszystkiego te kobiety nie dały się złamać. Więc tutaj historie tych kobiet są naprawdę niesamowite. Aczkolwiek też trzeba zaznaczyć, już w więzieniu mokotowskim no też się pojawiały tak zwane agentki celne, które donosiły, przed czym ostrzegano. Więc tutaj bardzo tutaj dokładnie też te warunki w więzieniach zostały opisane. Czy też modlitwy, czy też fakt,
że jak tutaj też siostra Izabela napisze, ona przez ten cały czas nie mogła mieć nic, co by jej przypominało o tym, że jest zakonnica. Nic, on nie miała ani habitu, nie miała ani świętego medalika, to wszystko jej zostało zaraz zarekwirowane, ani nie mogła mieć kontaktu z jakimiś księżmi, którzy też byli więzieni, ani książeczki do nabożeństwa. Nie miała nic, a mimo to nie straciła wiary. Tutaj mamy jeden z listów pisany do matki 10 czerwca 1951 roku. To też, gdy była już w więzieniu w Fordonie, to też dla niej było przykrością to, że ona jako zakonnica nie mogła pracować. No, mogłoby się wydawać, no dobrze, nie musi pracować. Tylko że też wtedy praca przy jakimś hafcie, czy przy jakichś drobnych rzeczach, to było dla tych więźniarek sposób na zabicie czasu. Odpoczywała wtedy psychika, nie trzeba było cały czas być w jednej celi i też te więźniarki, które pracowały, one już potem z czasem za pracę mogły nawet drobne pieniądze otrzymywać, żeby coś sobie kupić w kantynie. Więc była przez jakiś czas taka sytuacja, że więźniarki z celi siostry Izabeli mogły iść do pracy, a ona nie. A to była zakonnica, która wcześniej, jak widzimy, że to nie był typ takiej właśnie zakonnicy kontemplacyjnej, tylko była aktywistką. Widzimy, ile ona robiła, ile działała. Tutaj szkoła, tutaj zaangażowanie w takie organizacje, takie szpitale i tu nagle nie może robić, więc pisze do matki, u mnie nic nowego, nie pracuję i prawdopodobnie nie ma nadziei dla mnie na pracę, jako że jestem siostrą zakonną. Więzienie to cięższa rzecz niż na wolności wyobrażałam sobie. Więc trzeba mieć dużo wiary w Boga, a wtedy nie grozi załamanie. Ja Bogu dzięki mam tę wiarę, więc nie buntuję się i to mnie trzyma. Co do zdrowia, to mam go coraz mniej oczywiście. Dopóki były paczki, to jeszcze lepiej się czułam, bo zawsze było trochę witamin i dużo robiły. Obecnie już 4 zęby sama sobie wyjęłam z powodu awitaminozy. Ale proszę być spokojna, mamusiu. Przy Bożej pomocy jakoś się to przetrzyma. Bardzo pragnęłabym, by mnie ktoś odwiedził. Proszę mi napisać, co słychać w całej kochanej rodzince, jak się czują. Więc tutaj tych listów jest więcej. Wróćmy do relacji. Przez cały czas, to jest przez 8 lat, byłam pozbawiona sakramentów świętych, mszy świętej, nie miałam ani medalika, ani różańca, ani żadnego przedmiotu kultu religijnego. Tutaj jeszcze zobaczmy, czyli najpierw więzienie w Fordonie, potem Inowrocław, tu naprawdę było ciężko i potem znów ostatni rok więzienia, znów powrót do Fordonu, wtedy już ten ostatni czas był trochę lepszy. Dopiero w ostatnim roku siedzenia po tak zwanej odwilży wolno mi było mieć różaniec i książeczkę do nabożeństwa. Traktowanie najgorsze było w więzieniu w Warszawie na Mokotowie oraz w Inowrocławiu, zwanym popularnie polskim Oświęcimiem, gdzie przesiedziałam w Warszawie 2 lata, w Inowrocławiu 3 lata łącznie z 13 miesiącami izolatki. Ostatni 8 rok więzienia spędziłam już w warunkach możliwych przy pracy, mianowicie przy hafcie w więzieniu w Fordonie, skąd wypuszczona zostałam na urlop chorobowy 15 czerwca 1956 roku. W sumie była 8 lat w więzieniach, bo tutaj jeszcze właśnie trzeba ten jeden okres w Fordonie do tego dodać. Po założeniu nadzwyczajnej rewizji sprawy zostałam definitywnie zwolniona w grudniu 1956 roku. To był ten czas odwilży 1956 roku i tutaj była też jej taka duża frustracja. Też trzeba dodać, że mimo że ona była z rodziny znanych adwokatów, to nic nie dało się zrobić przez długi czas. I mam 56 rok, już wielu więźniów, można by tak powiedzieć, wiele gorszych wyrokach, no chociaż to w większości i tak były niewinne osoby, ale tutaj tak porównując, wychodziło na wolność, a ona cały czas przebywała w więzieniu i wyszła jedynie na urlop chorobowy. Być może obawiano się, że z powodu stanu zdrowia może umrzeć w więzieniu i dopiero później, jak już się zmieniała sytuacja w Polsce,
to ten urlop chorobowy jej przedłużono. Ostatecznie została całkiem zwolniona i już z tego urlopu chorobowego nie musiała wracać. I tylko dzięki temu mamy taką relację, ponieważ mamy bardzo wielu więźniów, którzy zostali zamordowani, wykonano na nich karę śmierci i wtedy mamy tak naprawdę tylko to, co w aktach. Chyba, że jakieś grypsy się pojawiły, tak jak w przypadku podpułkownika Cieplińskiego. Więc gdyby nie to, że wyszła na wolność, to nie wiedzielibyśmy dokładnie, jakie tortury przeszła. Na przykład w przypadku Witolda Pileckiego my nie wiemy, czy on był w karcerze, w jaki sposób był karany, w jaki sposób był torturowany. Tutaj pod tym kątem wiemy o wiele więcej. Po założeniu nadzwyczajnej rewizji sprawy zostałam definitywnie zwolniona w grudniu 1956 roku, ale wciąż jestem poważnie chora. Wyleczona z gruźlicy nogi, przebyłam bardzo ciężką operację i jeszcze czeka mnie druga jutro, to jest 3 kwietnia. Bogu się jednak oddałam, jak czyniłam to zawsze przez 8 lat więzienia i jestem spokojna. Więc to jest tak naprawdę niesamowite, że w takich warunkach, w takiej sytuacji znęcania się fizycznego, jak i psychicznego, jak i przedstawianiu różnej prasy. Tutaj mamy też przykłady więźniów, którzy nie wytrzymali, którzy się załamali, którzy wprost w więzieniu przyznali, że stracili wiarę w Boga. Tadeusz Płużański ze sprawy rotmistrza Pileckiego. Tutaj w książce Kto zdradził Pileckiego, która jest wznowiana, mamy też jego relacje, jak to nagle pisze, że stracił już wiarę w Boga. No a tutaj tak się nie stało. No i niestety, pomimo kilku operacji, które przeszła, i też dzięki temu, że zgromadzenie, mimo tego, że już były te zgromadzenia zakonne prześladowane, siostry nadal dzięki wcześniejszej znajomości znały bardzo wielu lekarzy, więc miała dostęp do najlepszych lekarzy, gdy już jej się udało wyjść z więzienia. No mimo to nie udało jej się pomóc, nie udało jej się przywrócić zdrowia. Różne wątki ciekawe udało mi się pozyskać dzięki tym moim kontaktom, między innymi po wyjściu już na wolność napisała list do ojca Pio. Dostała odpowiedź ze zgromadzenia ojca Pio, że ojciec Pio ją błogosławi. Tutaj też to wszystko jest udokumentowane. Nie udało jej się odratować. Wcześniej jeszcze też tutaj opisuję przykrą sytuację, bo ona tak długo była rozłączona ze swoją matką. Matka już też była w podeszłym wieku, nie mogła jej odwiedzać w więzieniu. Czasami też bardzo jest ciekawych wiele wątków z rodziny. Natomiast akurat gdy siostra Izabela przechodziła taką poważną operację, gdy już była na wolności, zmarła jej matka i też nie mogła pójść na pogrzeb swojej matki nawet. No a ona zmarła kilka miesięcy później niż jest jej matka. I tutaj jest bardzo ciekawy wątek właśnie tych korespondencji między matką a córką. Niestety te listy, które matka pisała, to takie są właśnie kopie. Bardzo trudno jest rozszyfrować, więc tylko niektóre fragmenty umieszczam. No ale to bardzo jest też taka ciekawa historia i smutna ich relacji, ich rozłąki. Nie udało się siostry Izabeli ostatecznie odratować. Jeszcze tutaj mamy jej listy z pielgrzymki do Częstochowy, którą odbyła. Wydawało się, że może jej się zdrowie polepszy, że jeszcze może wróci do siebie. Niestety zmarła 8 sierpnia 1957 roku. Tutaj mamy jeszcze różne takie właśnie zdjęcia z jej życia. Akurat w niedzielę przypada 125. rocznica jej urodzin, więc tutaj też o godzinie 7 w kaplicy świętego Maksymiliana Kolbe w Chorzowie ksiądz Jakub Wawrzyn odprawi mszę świętą i za duszę siostry Izabeli, jak i za wszystkich darczyńców. Drodzy Państwo, wątków jest tutaj jeszcze wiele, ale nie chcę ich wszystkich zdradzać. Tutaj pomiędzy właśnie jest ta historia Adama Doboszyńskiego, jego siostry i też dużo wątków o Adamie Doboszyńskim udało
udało mi się tutaj odkryć po raz pierwszy, na przykład fakt, że w wielu książkach źle było jego aresztowanie opisane. Pisano, że został aresztowany z peronu w Poznaniu. Ja doszłam do tego, że to było w jednej z restauracji, jak to dokładnie było. Więc naprawdę bardzo wiele ciekawych wątków. No tutaj jeszcze raz ta animacja, którą też udało się zrobić. Ja przepraszam, ja wam zrobię tak zdjęcie, bo potem się ludzie rozchodzą i właśnie nie mam takiego zdjęcia, więc jak za pamięci sobie zrobię, więc taka chwila na coś innego. Dużo refleksji. Pani, to tutaj pan porobił chyba z... No, ale na mnie tylko, a ja chcę salę. Jak ktoś ma zdjęcia, to proszę wysłanie. Również tutaj... Filip Podstawski teraz zaczął tworzyć, ale jeszcze jest w budowie, bo oprócz tego tworzymy, już działa strona, ale jeszcze nic na niej nie ma, ale powoli, znaczy coś już jest, tylko powoli się to dodaje. Siostraizabela.pl i oprócz tego, że została wydana książka, to też chcę zrobić stronę, żeby miała swoją stronę internetową ku jej upamiętnieniu. Też już teraz powstała i też mam nadzieję, że będę uzupełniać strona poświęcona Witoldowi Pileckiemu, gdzie też jest dostępny między innymi audiobook o Witoldzie Pileckim. Myślę, że warto o takich postaciach mówić i upamiętniać. Jest tego bardzo dużo. Wczoraj też do mnie ksiądz Łukasz Szydłowski pisał na ten temat, że jeszcze kilka lat temu było bardzo głośno o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych, o tych wszystkich historiach i jakoś to ucichło. Bardzo często to jest tak tylko w jakichś okazjach wyciągane, a naprawdę, żeby opisać te życiorysy, żeby to przedstawić, mało ludzi się tego podejmuje. A jest to bardzo dużo pracy. Sam fakt, jak te dokumenty przychodzą z IPN-u, dużo trzeba pracy papierowej, żeby to zdobyć. Sam fakt dotarcia do rodzin, do informacji, no bo nie chciałam, żeby to była praca odtwórcza, tylko tutaj naprawdę teczki i Adama Doboszyńskiego, siostry Izabeli i różnych osób z nimi związanych. I też jest to niepoprawne być może politycznie, pod tym względem, że tutaj wprost mówię, kim byli ci oprawcy, jakie były ich biografie, jak to wyglądało. No ale z jednej strony też przedstawiam historię tych Żydów, którzy chcieli pomóc siostrze Izabeli. Jest tutaj też ich świadectwo, pismo, które napisali. Raz chcieli pomóc podczas rozprawy sądowej, a potem, gdy już siostra Izabela była w więzieniu, to znowu pisali z prośbą o jej uwolnienie. No jak i też właśnie te sylwetki Bermana, Różańskiego, czy też Humera. No bardzo to nam dużo pokazuje o tym, jak to wszystko się zmieniało. Tutaj może zacytuję, co pan Leszek Żebrowski napisał. Pan Leszek Żebrowski, chociaż miał mało czasu, bo w ostatnich dniach przyspieszyliśmy, bo taki był już założony termin, że są 125. urodziny siostry Izabeli, żeby to w tym terminie było, żeby była msza święta, więc pan Leszek Żebrowski miał mało czasu, ale napisał tak. Jest to najnowsza książka dr Anny Mandrelli, poświęcona martyrologii siostry Izabeli, Zofii Łuszczkiewicz. Jej losy to historia pierwszych lat Polski Ludowej i dramat Kościoła katolickiego w Pigułce. Szeroko rozgałęzione represje i zbrodnie komunistyczne, bogato udokumentowane, pokazują proces zniewolenia i brutalnej wymiany elit intelektualnych z polskich na komunistyczne. Książka, którą należy koniecznie przeczytać, aby zrozumieć również to, z czym mamy dziś do czynienia i dlaczego tak jest. Bo rzeczywiście, gdy my to czytamy, to do nas dochodzi, bo tutaj jest historia wielu pobocznych postaci, co by było, gdyby na przykład te kobiety, które z siostrą Izabelą przebywały, to były matki, to były nauczycielki, to były bardzo inteligentne kobiety, to byli ludzie związani z polityką, to była polska elita. Co by się stało, gdyby oni mogli wychowywać dzieci, mogli zakładać rodziny, mogli pisać, mogli mieć wpływ na społeczeństwo, a nie
że tak to się stało, że zostali albo zamordowani, albo spędzili wiele lat w więzieniu i potem aż do początku lat 90. nie można było nic o nich mówić. Wciąż jeszcze moim zdaniem też ta historia Doboszyńskiego, mimo że już jakieś publikacje na jego temat były, nie jest w ten sposób opowiedziana i znana. To był jeden z największych pokazowych procesów i mordów sądowych na niewinnym człowieku, który, chociaż tak jak sam przyznał, że może niektóre jego działania były nieroztropne, to jednak była polska elita, między innymi założyciel Bratniaka, który do dzisiaj działa, autor wielu książek, jeśli te książki poczytamy, to rzeczywiście bardzo wiele w nich jest cennych uwag, przyjaciel Gilberta Chestertona, więc rzeczywiście, jeśli my się zastanowimy, kto został zamordowany, a kto był u władzy, kto odpowiadał za torturowania tych ludzi, trochę nam się wszystko rozjaśni, dlaczego i dzisiaj tak jest. Zabrakło w pewnym momencie tych, którzy by mogli elity kształtować. Wielu księży również zostało aresztowanych lub w inny sposób prześladowanych. Dlatego myślę, takich historii jest wiele i musimy o nich mówić, bo chociaż jest kilka takich postaci znanych już dzisiaj jak Pilecki, Inka, podpułkownik Ciepliński, no to jest kilka takich postaci. Mamy okrzyki na ich temat, gdy jest 1 marca, ale takich historii jak siostra Izabela jest więcej, trzeba je wyciągnąć, ale tutaj ta historia jest wyjątkowa, tym bardziej, że bardzo wielu osób ona skłania do refleksji, że tyle prześladowań, ona nie dała się sprzedać, nie dała zdradzić swoich ideałów, nie dała się złamać. No jak często dzisiaj ludzie za jakieś pieniądze swoje ideały sprzedają. Więc tutaj oprócz tego wątku historycznego bardzo jest zarysowany ten wątek duchowy, więc mam nadzieję, że też pod tym kątem coś dobrego, jak Pan Bóg da, ta książka zrobi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za przybycie. Dziękujemy pięknie. Drodzy widzowie kanałów Ryngraf i Alter Historia, do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie.